Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czesław Czechiński, tylko przypominam o łapkę w górze, komentarze oraz subskrypcję. My kontynuujemy sobie przygodę. Co jest grane? Ale kurwa, ekspresja. No jest wysoko z moją grą aktorską. Słuchajcie, jesteśmy, oczywiście sobie popłynąłem tym całym statkiem. Jesteśmy w... Jak to się nazywa? Point Lookout. Ja odkryłem tu sklep z narzędziami u Harley'a. Tam zamierzam jeszcze się tutaj przetransportować, a naszym zadaniem jest oczywiście poznać członków plemienia w katedrze. I zlecił nam to niejaki ghoul, którym pomogliśmy obronić dom jakieś 10 odcinków czy 20 temu. Na pewno dość sporo. Tu w ogóle jest strasznie dużo owoców dzikich punga. Nie wiem, czy one są jakieś turbojadalne. O, roślina punga. Nie wiem, co to. Nie wiem, które można jeść, które sprzedać, nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że jesteśmy tutaj, już doszedłem, żeby nie iść tę całą drogę i żeby też nie marnować za bardzo czasu, tylko od razu przechodzić do konkretów. Nie wiem, czy mówiłem, łapki w górę, komentarze oraz wkładajcie w linki w opisie, mój drugi kanał, Instagram i tak dalej. Szukam mądrości twojego ludu, czy mogę do was dołączyć? Poważnie? To jest ten próg, pójdźmy. Szukam mądrości twojego ludu, czy mogę do was dołączyć? To ja. Truly, this is a glorious day. You are from far away, and must be strong indeed to have traveled this far. But strength is nothing without the guidance of the enlightened mind. If you seek entry, you must be prepared to expand your consciousness. You must prove yourself worthy to transcend. Nie boję się, podejmę wyzwanie i zwyciężę. You may not be so brave when you face the ritual of the mother seed. Stronger Matki souls than siewów. you have attempted it and lost their minds. Venture west to the great bog, and within you shall find the mother of all punga fruit. She stands taller than a man, and her vines guide our Kurwa, future. co? Matka wszystkich Collect your owoców seeds punga? and kneel before her wisdom. Only then will you be ready to enter these sacred Co to? halls. A w ogóle zauważyłem, że w poprzednim odcinku dość byłem za cicho. Teraz się postaram być głośniej. Może mikrofon lepiej, bliżej. Ciężko mi tak. Bo ja właśnie często zmieniam też. Może by tak ustalić, żeby mikrofon automatycznie się wyciszał, jak zaczynam grzeć papulca. To jest też dobry pomysł. Żeby ustawić jakąś taką granicę, której nie wolno by było przekraczać. A pomyślę o tym. W sumie warto sobie zapisać. No i znowu miałem lore przeczytać. Ale teraz przeczytam, obiecuję, bo tak usiadłem sobie nagrać dzisiaj dwa odcinki. To jest oczywiście odcinek drugi, który dzisiaj nagrywam. To oczywiste, to może nie jest. Ale no drugi jest, w każdym razie. Znaczy, kurde, tak, żeby nie było przesterów, ale żeby było mnie słychać. Raz, dwa, raz, dwa. Chyba git. Teraz jest dość cicho, ale gra też jest w miarę cicho i jak będę krzyczał, to nie będzie aż takich przesterów. A. Wydaje się, w miarę utez. Tu są strasznie mocne potwory, tak by the way. Kurwa, mina. Co to było? Jakiś granat butowy. Tu są strasznie mocne potwory. No potwornie, potworne potwory tu są. Naprawdę. Palec. Może tutaj, właśnie na Point Lookout, będziemy mogli te sprzedać, te wszystkie palce. Możliwe, że tak będzie. Kto wie? Ciekawe, ile za palec zostanę. Ale kurde, te groźno. Ty! Kurwa, rośliny. Ty, roślinne rośliny. Ale jaja. Loftka. Nabój. No co, jak dałem za darmo, jestem prostym człowiekiem. Jak dają, to biorę. Każdy nie można sobie pojeździć motocyklem. To było fajne. Może w Falloutie 4 można. Może ogram Fallouta 4. Na pewno teraz sobie warto zrobić przerwę, bo będę zmęczony tym Falloutem. Warto teraz może, właśnie kurde wam powiem, usiąść do tu miny, tak? A nie, to chłop do mnie rzuca mnie normalnie. Warto jest może, słuchajcie, o szybko! I. Warto jest, słuchajcie, może teraz zrobić sobie przerwę, wrócić, no kurwa, ile to ładuje się. I wrócić, ty, widzicie jakie to jest mocne? Widzicie jakie to jest mocne? W sensie, ja pierchluper, widzowie. To chłopie widzisz? To jest nie kurwa śmiertelne to jest. Tego nawet nie mogę odpalić, ty. Jakie te są moby, są pojebanie mocne, ty. Powalone to jest. Przecież ja bym się chyba posikał.
No to czas chyba naprawdę, kurczę, odpalić grubasa, bo ja to średnio widzę inaczej. Przynajmniej działko Tesli to minimum, kurwa, tylko jeszcze jakbym trafił. To jest super ważne, żeby trafić. Ale to ciężko, jak strasznie ciężko. Ale chyba uszkodzony jest lekko. No nie, no przecież ja mu nic nie robię, widzicie to? O kurwa, ty, jakiś ghoul mnie zabije. Tragedia. Ile to daje? 10 minus 1 radiacji, ty. Ty wreszcie coś dobrego chłopy jedzą. A nie pijąc na przykład wodę napromieniowaną, mówiąc, że koksys. Ale kurwa, ty, jest mini atomowy mu pierdolne, bo nie widzę innej opcji, naprawdę. W sensie, naprawdę nie widzę innej opcji. Na faście. No trzeba stracić to życie, a i w innym wypadku i tak mam wrażenie, bym stracił to życie wszystko, bo mi chłopy na dupcu tak o. Gdzie my w ogóle idziemy, ty? Daleko to? Aha. No to super, zacząłem odcinek. No nic, widzowie. Jest jak jest. Mini atomówę. No, już sobie kurczę przygotuję. Ty, ammo mi się kończy. Nie mam innych broni, niestety. Tu może być. Znaczy, tu rosną rośliny. Więc jest w miarę okej. Okay. Pytanie, czy te rośliny były wcześniej, czy to jest na przykład jakiś tutaj zbieg z tym, że. Z tym, że myśmy. What the fuck? To kurwa? Ej, duchy, spierdalamy stąd, widzowie. Na fastem. Fastem jest ucieczka robiona. Stary cmentarz. Kurwa, i lalka. Nie podoba mi się to. To się tak kojarzy z jakimś, nie wiem, no z jakimiś horrorami ogólnie. To mi się to bardzo kurwa nie podoba. Ale owoce punka są koksem. A może roślina to są, że. No kurwa, ty, no nie kojarzy wam się to z jakimś horrorem? Bez kitu, co jest? Co to jest w ogóle? To są jakieś jaja. No 100%, nie? O kurwa. Mina? O kurwa. Coś biegnie. Oj, coś pobiegło. Coś mnie na dupca. Jebane gule. Kurwa, i znowu ten chłop. Ten muszę pierdolić znowu mini atomówą, bez kitu. Dzięki. Pyk, nara. Jeszcze jakiś swaniak? Nie wiem. Dobra, chuj tam. Ale żem se trafił mini atomówą. Ale jestem szefem. Dobra, czy ty jesteś tak samo groźny, jak byli twoi poprzednicy? O, to jest moje pytanie. Tak, jesteś wkurwę giga groźny. Zostaw mnie. Dobra, warto. Ty, no jest to ciężka lokalizacja, nie powiem, że nie. Giga ciężka. Czekamy na hita, nie trafił. Czekamy na hita, bo on wtedy nas. Dobra, chuj. Walimy. Ale no, ręce uszkodzone są posiadane, ręce uszkodzone. Ręce uszkodzone, posiadane są ręce uszkodzone, tak. Ma to sens. Już 108 dostajemy ze Steampaka, więc. No ta medycyna to. Nawet niezły był wybór. Kapsel, dawaj. O kurwa, a to ludzie, to ludzie. To z ludźmi akurat nie jest najgorzej. Czy my chcemy ich rozdupsyć? W sensie. Kurwa. Szczerze mówiąc, ja chcę stąd spierdalać i to jak najszybciej. Teraz, uciekamy stąd. Nie ma co nawet tracić na nich amunicji. Kurwa, ty. Ale więc w Battlefielda pograłbym coś takiego. No, no, no. Tylko ja, niestety, problem jest taki, że oni robią strasznie krótkie kampanie, większość z tych i głównie stawiałem na online, w dużej większości, a problem jest taki, że ja w ogóle nie gram w online. Taki jest problem. Bo nie lubię grać w online, te wszystkie Battlefielde, to nie jest moje. Kurwa, niepokoją mnie te znaki. Coś mi się. O nie, to nie są dobrzy ludzie. Lepianka hodowcy. Dobra, chuj, rozstupcymy. O nie, to są te pełzaki, one też są ciężkie. Kurwa, dobra, mam dobry pomysł, dobry pomysł. Wabimy je wszystkie naraz i my, kurwa. Tylko jeden wybuch, niestety. Dobra, chuj tam. Dobra, tu. O ty, nie mam życia. Dobrze się zorientowałem. Simpaki. No i oni strasznie dużo wymagają pitosu za niewielą. Który? Stąd, plecy. Kurwa, tamci przyszli. Patrzcie, jak oni wyglądają. Śmiesznie. Kurwa. No i teraz mam problem, bo jedyne co mam z broni to mini atomówę.
No już po problemie, ale... Ale ten problem zapewne będzie. Co to jest? Wolnospalacz? Nie mam. Działko Tesli to jest jedyna broń, której mogę używać. Działko Tesli mam po 4. Który? Widzę cię. Pites? Chyba umarł. Dobra, może te owoce punga, bo w sumie możemy się tak z HP Regen sobie zrobić. Karabin dźwigowy. No ja bym to podniósł, bo mi się wydaje, że to będzie dość mocne. Drożdże. Tu jest właśnie dużo drożdży. Tu w ogóle jest dużo nowych broni i tak dalej na tej mapie. Mam nadzieję, kurwa, wziąłem drożdże. Mam nadzieję, że... Z czasem będzie jeszcze więcej, że nie odkryłem tego wszystkiego. I że z fajną bronią stąd wyjdziemy. I że więcej zyskam niż stracę tutaj. Ale to może być strasznie ciężka tutaj przeprawa przez to wszystko. Bimber. Dwurura? No ja bym wziął dwururę. Kij baseballowy może nie, ale tak to bym wziął wszystko. Idziemy dalej. Tu jest jakiś chłop. No niestety nie mamy rzemieni atomowej. Zmarnowałem to dość idiotycznie. W sensie... No, mogłem zachować tę mini atomówkę. Zgaduję, że to nie są najcięższe postacie w grze. Dobra, pozbierajmy no. Jakiś kurwa farming simulator. Ja lubiłem farming simulator. Teraz jak grałem, nie wiem, już pewnie opowiadałem tę historię ze 100 razy, ale zgaduję, że nie każdy musiał widzieć każdy odcinek. Widzę coś czerwonego. O ty kurwa gnoju. Aś skutanził. Tego nie trafiam? Jest poza moim zasięgiem? No kurde ty! Ciężko trafić. Okej. No, ta broń jest mocna, tylko... Wolna jak skutrzybyk. Musisz trafić. Gdzie jesteś? O, padłeś. Idziemy. Ciub, dół, dół. O, ty! Co kurwa? Ty! Ja pierdolę, ale... Widzisz, co jest grane, ty? Co to było? Ty, aż mi ciary przeszły. Co to pierdalasz? Ty, mam mrówki wszędzie. Jest mrówki posiadane na ciele. Wytyfy, gościu. Nie pierdolę, spierdalam z tej lokalizacji już. Dobra, chuj, idziemy do wody, ale... What the shit, man. Te wyobrażam, jakbym płynął i zobaczył tą mordę. Ten się bardziej zląk. Chłop tam był, czy on się jakby kurwa zrespił? Jak wygląda, jakby się zrespił. Nie widzę horrorów, kurwa, jak ja nienawidzę horrorów. Dobra, mamy tu jakąś chatkę. Coś czuję, że w tej chatce kurwa nie będzie przyjemnie. Nie będzie kurwa przyjemnie. Wiecie, obiadek u babci. A raczej może być ciężko tutaj. Poka mnie tą dwururę. No ja bym zainwestował w taki sprzęcior wchodząc tu. Użyć kurwa, to kto jest? Myśli... O, żeś kurwa. Myśl... A ja mam chyba ten perek, że jak tego. Jak na jakby. Od z zaskoczenia go strzelę, to dostaję dużo obrażeń. Krytyka nawet. Siekiera ty. Bierzemy siekierę. Ja uwielbiam kurwa siekierki, naprawdę. Jeśli chodzi o. No, kocham siekiery. Ale byś się wykąpał. Czapka policyjna, ty. Może nie. Zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego. Skoro gra stawiła taki opór, to wydaje mi się, że możemy coś tu znaleźć. Najlepiej to by było coś z HP. To by się giga przydało, nie? To nic nie waży, więc możemy wziąć. No to wszystko to jest HP, więc bierzemy. Bomby cukrowe. To trzeba pobrać, mimo tego, że to dużo też zajmuje miejsca, to... To mi wydaje mi się, że gites. Ogólnie, bo zaraz to zjemy pewnie. O, proszę, głos jakiś tam. Mini atomowa nawet jest.
Dobra, no zużyłem 7, więc no, nie rekompensuje się. Rekompensuje. No, muszę sprawdzić, patrzeć na te głosy. Dziki owoc punga, dobra. To bagażnik, proszę bardzo. Baterie droże. Newcole wyśniemy. Wędkę, no nie. No szkoda, że nie można sobie połowić tu ryb. Chociaż czytałem ostatnio, że jest właśnie tam symulator. Symulator, słuchajcie. Nie, kurwa, nie wiem. Ty sam to wymyśliłem, już nie pamiętam, ty. Ale chyba ja wpadłem na ten pomysł. A, to mówiłem chyba już kiedyś w poprzednich odcinkach, że symulator łowienia właśnie ryb, tylko na przykład w takich zakażonych, że jakieś dziwne ryby łowić. To było takie super. Ja bym sobie pograł, bo ja lubię, zawsze lubiłem takie rzeczy. Łowienie ryb. W grze komputerowej. Słuchajmy. Don't tell Evelyn. The password? Buttercup. Why? Okej. Mamy hasło. Hasło. Pytanie, kurde, do czego hasło jest tutaj było potrzebne? Hasło. Giera błyskawiczna, możemy sobie wziąć. Możliwe, że gdzieś tutaj moduł sensora jest giga dużo warty. Weźmiemy. Możliwe, że tutaj, słuchajcie, gdzieś. I gdzieś znajduje się terminal. No nie tutaj, tu jest myśliwy. Motherfucker. Ale możliwe, że gdzieś na dworze. No, już mi się kurczę, coś mnie ciśnie, jak sobie tylko wychodzę na tej lokacji. Możliwe, że gdzieś tam znajduje się hasło. Mianowicie, że tu przyszliśmy, mamy to hasło tego owego. Uda się wejść jakoś? Coś kluczowe. Nie da się. Niestety, to są jakby prowizoryczne drzwi, które nie działają. Więc musimy udać się dalej. My idziemy już niedaleko. 17 minut, także nie jest najgorzej. Dość długo, ale no, dość interesująca akcja się dzieje. No niestety kurwa dla mnie, bo nienawidzę takich miejsc. Kurwa, jak ja nienawidzę takich miejsc. Czekam tylko, aż coś mi wypierdoli rękę z tego. Bo się tu, bo nie wytrzymam, jak tego nie spadam. Co tu jest? Nic. Jest tu coś, miś. Kurwy biały miś. No, mają klimacik. To im trzeba przyznać. Wejście na święte trzęsowisko. Obawiam się, że kurczę molek może być ciężko tam. Jest coś mi się wydaje, że to nie jest bułka z masłem. Idź. Nie możesz iść dalej? Ja tu kurwa nie mogę iść dalej. Zawróć. Co ty pieprzysz? To jak mam tam. Co? Co za skamies? Ale ja się tam muszę kurde dostać. A to tutaj jest. Dobra, naprzód. Dobra, no już widzę czerwone znaczniki, bo bardzo mi się kurde nie podobają czerwone znaczniki. Nie lubię czerwonych znaczników. A to są pewnie te gno... Albo coś kurwa gorszego. To mamy coś kurde rodzaju typu Silent Hill albo coś takiego. Ja się nie znam na tych za bardzo rzeczach. Ciężko mi powiedzieć, czy to Silent Hill, czy nie. Na te muchy jest fajny ten. No, na pewno nie shotgun, bo musisz trafiać. Coś, co strzela wszędzie i tego. Łatwo jest to trafić, czyli mam tu na myśli. Karabin maszynowy. Dobra. Trzeba coś wyrzucić. Baterie? O kurwa, 10 kilo. Wyrzucam to w pizdu. Idziemy. Owoce bierzemy, bo owoce sobie HP zregenerujemy. Giga koks ważne. No dobra, wyjątkowo mi się to nie podoba, ale trochę śmiesznie wygląda. Jeszcze dostajemy na start apteczkę, żarcie i możliwość wyspania się, także powodzenia. Więc już czuję dobrą zabawę za 10, za 3 sekundy. Szczególnie z brakiem amunicji. A to strzela szybko chociaż? No, siekiera. Dobra, no nic, ja już się pogodziłem z porażką.
że będę musiał ten odcinek zatrzymywać, ale wygląda trochę jak wejście do jaskini, w sensie do Shreka, nie? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't gonna... Dalej nie znam. Dobra, panie pełzacze, czy kurwa kim wy tam jesteś? O, siekierę też mam. O, ty, siekiera mocna jest chyba, nie? O, czy mocna? Kurde, 27, to zadaje 1000, a to 100, a to 50. Siekiera jest w takim razie mocna. Możemy się ubezpieczyć tutaj siekiereczkę. Czemu by nie? Nie będzie największym problemem. Ale jak dostajemy wszystkie apteczki możliwe na świecie, a później jeszcze dostajesz siekierę, no to wiesz, że nie, wiesz, że tu jest jakiś boss, nie? Wiesz, że tu jest jakiś szef. O, wybitny, wybitny. Gdzie my jesteśmy w ogóle w mapie? A, osobna mapa. No, to tak. No to teraz, kurwa, zabawa, widzowie, czekamy. Lecimy, au. O, tak, pewnie, że tak. Błotniaki. Super raśnie, szczególnie, że mam chujowe bronie. Super, panie błotniak. Dobra, ty, nawet mocno ta broń jest. Dobra, żartowałem, ty. Od której ja miałem tą siekierkę? O kurwa, to co jest? Dobra, spierdalam stąd. Nie spierdalaj im. Kim ty kurwa jesteś, ty? Bagienniak, ty. Mi się jeszcze bardziej nie podoba niż błotniak. O, świetnie. Plujesz. A to jest ten sam co tego, tylko że na bagnie. Macie, to jest ten sam szef co tych błotniaków co wcześniej, tylko że na bagnie. Dlatego bagienniak. Ma to sens, co? Super. Mięso błotniaka i mięso błotniaka. Dobra, nie jest najgorzej jeśli chodzi o zapas. O, możemy nawet tosę napić, chociaż może lepiej nie, bo dostaję 4 radiacji na sekundę. Ale na pewno te mięsa błotniaka mogą nam pomóc. No nie będzie to przeprawa bułka z masłem. O, ile mamy tych owoców punga. Bierzemy to wszystko w pizdu. Jeszcze radiacja nam o to obniża, tak że miodro. 490. Mięso błotniaka to też nam daje HP regen. To jest w porządku. Natomiast te skurwysyny będą się pojawiać znikąd. To mnie najbardziej wkurza. Powoduje do mnie nieprzyjemne reakcje, a fakt, że muszę popierdalać tym przede mną. Ktoś jest po prawo, skurwi bądki. Widzę was. Chuj wam na matkę. Nie widzieliście tego? Jakby ktoś pytał. Lecimy, au. Dobrze idę. W lewo i prosto. Myk. Dobra, może mini atomowe, nie. Tak jakieś, nie wiem, jakieś mam tak, że automatycznie trójkę klikam. Nie wiem, czy trójkę akurat, trójkę. Ale mam tak, że trójkę. Dobra. Zabawa w kotkę i myszkę, au, lecimy. Czemu oni robią ewakuację? A, odporność na radiację można wziąć. W sumie i tak siedzimy ciągle w tej radiacji. Które to było? Odporność obrażeń. No też można wziąć. Odporność. Nie, to właśnie wziąłem. Jakby mi scroll działał dobrze, to by było tak super. Medex to jest właśnie to. Jak scroll nie działa, masz tyle rzeczy do przeskrolowania, to jest masakra. Medex, mandaty mielonka. Nicola, piwo, odlot? Psycho? Też możemy psycho wziąć. Medex, to jest to chyba, nie? Tak, o 75 odporność na promieniowanie. To sporo chyba. O kurwa, ty. To był dobry shot. O, to też był dobry shot. Nawet nie wiem, czy tu wejdziesz, gałganie. Nawet nie wiem sam, jak tu się znalazłem. Zostaw mnie. Dobra, miodzio, dawaj. Mięso.
Myk, myk, lecimy dalej. Owoce punga trzeba zbierać. No bez taktycznego podejścia może być ciężko. Tej wyprawy, coś mi chodzi kurwa po ręce. Co to jest? A, lalka, super. To stąd jak najszybciej zakończyć tę misję, naprawdę? O kurwa, zostaw mnie. Kurwy synie. Wydupcaj mnie stąd. Już? Po zabawie? Ja, że nie mam tego niestety. Właśnie, bo tam miałem tyle tych mini atomówek miałem, że chłopiem sobie teraz tak z łatwością przeszedł tą misję. A niestety nie wziąłem. Kurwa. Tam jeszcze gorzej widzę będzie zaraz. Tu coś ciekawego? Nie, może lepiej nie, sprawę zajmę. Może prosto do misji, wracamy spokojnie, wszystko. Kurwa, ja nie tu idę przecież. Nie, dobrze. Nie, dobrze, nie da się inaczej, trzeba tędy i tędy. Wydaje mi się, że idę gites. Dobra. Przynajmniej jest ognisko, więc całkiem możliwe, że są to ludzie. Albo coś do nich podobnego. Kule na przykład. Moje przerażenie na twarzy. Pierwszy Prowadzę się. Z Wiedźminem też mi się to kojarzy, nie? Nie wiem, czy graliście Wiedźmina. A tam te uszy, nie? Zbierała te wiedźmy zbierały te uszy. Tak, albo z tego właśnie też są uszy w tym. O kurwa, ty zbugowałem się, zostaw mnie, to jest nie fair, giga. Że uszy tego jest nie w Wiedźmaku, tylko w Darkest Dungeonie, który też nagrywam, ale to pewnie zanim ta seria wyjdzie, to minie rok. Tego względu. Siekiera mocna. Tego względu, że. Nie chcę tego robić na siłę, a też nie nagrywam każdego odcinka, tylko te fajne bossy na przykład, albo coś takiego chcę to robić. Więc raz na jakiś czas sobie pyknę Darkest Dungeona i raz na jakiś czas tego też go nagram, nie? Ale to tak bardziej for fun. Nigdy nie wiem, czy to się wszystko zawsze ujawni. To jednak Darkest jest, zostaw mnie. Dobra, czy my mu napierdolimy siekierą? Pewnie tak, jakbym miał w dłoni siekierę. Nie, po której ja mam siekierę? Kurczę, pod jeden. No, szybko bije ta siekierka, więc możliwe, że są szanse posiadane w walce wręcz. To jakbym się trafiał, ale już kurwa, brzydko mordę. Jak walimy hedzika, to chyba więcej zadajemy, nawet mimo tego, że jest to. To on taki kurwa ten dźwięk wydał? Nawet mimo tego, że walimy siekierą, to i tak chyba jak walisz w głowę i namierzysz to, to jest lepiej. Dobra, mięso błotniaka. O. Nauki ścisłe. No, wieprzowina z fasolą, tanie żarcie. Mięso muchy, super. Najedzeni. Normalnie tutaj nie zbierał tych mięs błotniaka, bo to nie ma żadnej wartości. Znaczy, jakąś tam ma, tak, ale. Jesteśmy dość mocno wyposażeni w pitos. Tylko nie jestem wyposażony, wydaje mi się, w dużą ilość jedzenia i simpaków na tą misję. Albo że za małą ilość jedzenia i simpaków na tą misję. Jak się trzy zestakują, to może być ciężko, więc wolałbym, żebyś ty podszedł do mnie, a nie że ja się tą siekierką. Że fakt, że teraz dostaję więcej obrażeń, to nie jest dobry fakt. Trzeba to uzupełnić. Faktycznie. Odporność na promieniowanie możemy wziąć. Na pewno obrażenia. Na pewno Medexa. Medexa. Tak jest. Teraz możemy uzupełnić żyćko. Oj, gościu, masz przejebane. Poczekaj, tylko jeszcze zjem i już nie żyjesz. Okej. Ło kurwa, co to jest? Błotniak. Mała. Łowca. Kurde, no przydałby się, słuchajcie, tego, nie? Nie siekierka, tylko przydałby się jakiś porządny tutaj piła mechaniczna, nie? Którą tam rozwalałem, jak to się nazywało, już kompletnie zapomniałem. No to takie rzeczy by się przydały, nie? No tak będzie ciężko, bardzo będzie ciężko. Nawet z tymi wszystkimi rzeczami, które mam. Nielona.
Ja się będę, to taki mało gameplayowe będzie, bo teraz będę taktycznie się bił z chłopami. I taki będzie gameplay przez najbliższe 20 minut pewnie. Znaczy nie wiem. Nie byłem nigdy w tej lokalizacji, więc ciężko mi określić. Chyba tak. Na sobotniaka. No dobra, idziemy. Czy gra nas tutaj zaskoczy na końcu jakimś bosikiem? Możliwe, że tak, więc możliwe. Ale już nawet blisko jesteśmy, to nawet szybko idzie ta mapa. To nie jest duża mapa, umówmy się. O. W miarę szybko poszło. Kurwa, dwa naraz. Dobra, mam dla was niespodziankę, tylko żebym trafił. Dobra. Niespodziankę uważam za zaliczoną. Nie trafisz, elo? Gleba, gleba, kurczę. O kurde. Łapaj bochen chleba. I? Może nie. Dobra, tylko jak jest boss. To jest największy problem, bo jak jest boss. To ja tego. A, mam jeszcze miniatomówę. Dobra. To jest też fajne, czemu tego nie używam tej. To też jest mocny coś. Dobra, dostajemy dużo rzeczy. A, nie ma bossa, to jest po prostu rzecz punga. Proszę, żebym nie musiał się cofać tą drogą. Okej, okay, spoko. Ok. Dzięki. A w ogóle ostatnio jakieś tak miałem wrażenie, że już kończymy tą gierkę, że już nam się kończą lokalizacje. Przecież cała mapa jest point local. Znaczy zgaduję, że to nie jest jakieś turbo duża mapa. Ale jest. Tu jest się więc ściągnął najpierw te małe, chyba że to się kurwa nagle postanowi obudzić, to już by było niedobrze. Oj. Oj. I co teraz? Wszystko? A możemy tędy iść jakoś? No nie możemy chyba. Czemu mi tak gra głupio pokazuje? Nie mogę tędy iść. Niestety. Też bardzo bym chciał, ale jak bardzo napromieniowanie mi wskoczyło? Do zera. Co oni, że na. Nie mogę już ściągnąć nasion. No dobra, gra mi pokazuje, że mam tędy iść. No nie ma takiej możliwości iść. Tego gagatka tu kurwa nie było, jestem o tym święcie przekonany. No nie, wątpię, żebym tędy mógł przejść. Tak mapę głupę pokazuje. Tędy niby? Nie no, strzeleli chyba, nie da się tędy przejść. Chyba, że jest tu gdzieś mapa, znaczy jakieś kliknięcie. Wolałbym to sprawdzić jeszcze raz. Bo się okaże, że cofałem się na darmo 20 minut. Tam 10, to się wkurzę. Będzie to też nieprzyjemne dla odcinka, więc idziemy dalej. To jest jakaś figurka, zgaduję, nic takiego. Co za figurka? Inteligencja, znajduje limitowaną jajogłowca. Wszedłeś w kolejną pułapkę, głupota to twoja specjalność. Co z niej? Dostanę jakiś perk, pewnie. Może był ten gagatek, tylko jego. Ty, no nie mogę ściągnąć owoców, co jest? Nie mogę, ty, jak zebrałem już tego, to już do końca nie mogę. Ty! Co jest? Te figurek? Okej. To jest kurwa gitara? Czy to jest gitara? Co jest? Gitara, siema. Ty, co? Że to koniec już? Nie, mów, że to koniec. Co to kurwa jest?
Przestań mi tak robić. Pierdolę te jebane owoce punga, ja już chcę do domu. Żadne bebe boba. Wypierdalę już. Nie, proszę wypierdalać, kurwa, bo nie wytrzymię psychicznie. Ja, pierchluper. Który wróg to prawdziwy jest. Dobra, niczego się nie boję, jestem takim kurwa koksem. Macham tym. Figurka zwinności. Żadne baba buba, kurwa, rozjebie się na tego. Chodź tu, frajerze. Bez baba buba. O, spierdalamy szybko. Ale mi serducho bije. Nie, aż tak bym nie przesadzał z tym serduchem. Ale jest ciekawe. Jest, kurwa, jest wysoko, widzę. Co? Okej, okay, dzięki za figurkę, super. Tylko w pizie ją mam, okej, okay, spokok. Nie, ja się za mikrofonem chowam. Czuję bezpiecznie, jak się zaraz zacznie chować za kocem albo coś, nie wiem, czy też tak macie. Ja tak mam. Na chuj mi figurki na koniec gry są. Mogę wiedzieć? Co za gówno jest, że ja mam figurki teraz cipy. A kurwa, trzęsie. Ale zniżywam kamerkę. Wtedy nie mogę się oprzeć. Byłoby na pewno wygodnie, jakbym mógł się oprzeć. Siema, zwłoki, ale fajnie. Martwy osadnik. No niestety. O, Nestor. O, cześć. O, bomba atomowa i chłop. Ty, a to nie jest koniec czasem? Właśnie o to chodzi, że tego? Ło! Nasiona punga usunięto? Nie, wszystko dobrze zrobiłem, czy źle? Kurde. Nie no, chyba gites, co? A nie wiem, czy nie można było iść dalej. Ja coś zjebałem. Ale nie, może nie. Ciężko mi określić. Chciałbym się z tej lokalizacji usunąć. I to szybko. Lecie, normalnie sobie usiądę. No, ciekawa, Silent Hillowa lokalizacja. No, w grze znajdziemy wszystko dla każdego. Mamy coś dla fanów. Ale wiem, coś złego na myśli do powiedzenia. W sensie... Nie po... znaczy, powinienem, ale... Ale teraz jak już to spaliłem, to już nie ma sensu, nie? Powinienem to powiedzieć i wtedy by było śmieszne i ktoś by zrobił o, ale złe to było. I tyle, nie? A tak jak już spaliłem żarcik, to już nie ma co. Mogę się telepiertnąć? Mogę? Mogę, dobra, idziemy. Jest ta 8 minuta, zrobiłem sobie jeszcze tą misję i dzisiaj... No, zakończymy tak na 40 minutach, żebym się też nie męczył. Nie chce mi się grać 5 tam godzinę. Witamy w naszym plemieniu, to ja, cześć, cześć. Wpiszcie, mam wasze plemienie. A ty skąd być? Soul shall be forever strengthened by the experience. You are now welcome in our cathedral. Enter, enlightened. No, siła pungi. Teraz jest za owoce dają lepsze efekty. A to szkoda, bo już większość zjadłem. Jak udało się wyhodować tak wiele owoców? No tak, bo właściwie oni hodują te owoce.
No jednak mamy apokalipsę, więc rzadko się coś hoduje. Napadliście na tę posiadłość. Most enlightened one divined that the fates themselves did decree the mansion must be burnt. Oświecony. To przewodzi temu plemieniu. That would be Jackson. A man of great wisdom. He has withdrawn to his cavern of communion, the better to contemplate the unknowable. Only the righteous are trusted to know where this nexus of understanding lies. And alas, I am not so blessed. Jakie są tutejsze wierzenia? We espouse the expansion of the perfect mind and the rejection of the corrupt physical. The material world is destroyed and imperfect. We seek to release our minds from their tainted cages so as to find a better world. Dobra, gdzie mogę znaleźć Jacksona? Only the worthy may enter his nexus of meditation. He has not seen fit to enlighten me. Dobra, sam se wejdę. Idziemy jeszcze? 41 minut. Ja bym jąknął rośliny punga i owoce punga. Nie wiem, czy to się różni, ale... Ale ty, sprawdzimy, ile dają teraz. Zobaczymy. W ogóle, gdzie są rośliny? Czy też rośliny mogę jeść? Tylko owoce mogę jeść? Czy jak poczekam, to się robią owoce, kurwa? 15 życia minus 15 radiacji. Fajnie. Wytworzone. A zwykłe? Dzikie owoce. 10 i 5 radiacji. No fajnie nawet. Tą radiacją. Ale to nie jest jakieś duże, to jest Simpact. 100 wydaje Simpact. To chyba bardziej się opłaca nawet to sprzedać. Nie wiem co to, tego chyba nie mogę jeść, tych roślin. Tylko do pyragonitowych... O kurwa, za dużo już mam rzeczy. To by tu wypieprzyć. Karabin myśliwy? No, wygląda jak coś, co nie chcę mieć na edweku. Członek plemienia. To nie chcemy z tobą gadać. Członek plemienia. Okej. Okay. Taka katedra mi się i w ogóle taki... O! Jakiś chłop ma imię. Się kojarzy z tym, słuchajcie. Jak to się nazywa? Pillars of Eternity? Nie, to jest inna gra chyba. Ale... Ken Foller, Filary Ziemi, tak się nazywa gra. Też ograłem ją na kanale Czechu, na pewno ją znajdziecie. Świetna gierka. Bardzo interesująca, o której mogliście nie słyszeć. Jak udało wam się tu wyhodować tak wiele owoców punga? Super jest gierka. Jest mało popularna, w sensie nie widziałem nigdy gameplaya z tej gry. Od wtedy, kiedy o niej usłyszałem, do teraz nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktokolwiek z youtuberem nagrał tą grę. A trochę ich śledzę, więc... Masz jakąś sekretną formułę hodowli. Łopata. Użyłeś łopaty? No i widzisz, wszystko teraz jasne jest. Okej, okay. Łopata do nawozu. Ty, mogę hodować? Co ty gadasz, że mogę to? Zaraz zobaczymy. Czemu napadliście na to posiadłość? Jak mi się wydaje, że mogę hodować. A tak, tak jestem dumny z tej serii Ken Foller. Grad ziemi. Super była gierka. To przewodzi temu plemieniu. Dobra, wiemy. Da. Śnijcie o lepszym świecie. Okej. Widzę, że za bardzo pomocny nie jesteś. Pokaż nam łopatę i kończymy. Gdzie jest? Będzie uzbrojenie? Łopata do... O kurwa ty. Poczekaj, co to daje? PW minus 4. Poka. A nie, to po prostu broń dostałem, kurwa, łopatę, tak?
Aha, no dobra. Myślałem, że naprawdę będę mógł to hodować. Myślę, że to by nie było trudne, jakbyś mógł podchodzić tam, pokikać dwa razy i by w ci wyrosła, by była fajna minigierka. Chociaż ludzie by pewnie chodzili, tylko rośliny sadzili, to by też było. Chociaż z drugiej strony, jak chcesz sobie pocheatować w taki sposób, to przecież kurde, możesz użyć kodów, nie? O, jakiś Jimson. Z Jimsonem pogadamy sobie jutro o godzinie 16, bo pamiętajcie, że odcinki z Fallouta, jak i innych gier są codziennie o godzinie 16. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz, zostaw suba i wpadnij na linki do, link, do opisu i wpadnij tam na Instagramka, na drugi kanał vlogowy, tam się więcej ogląda ludzi, więcej. Tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i zobaczcie całą grę, którą wam mówiłem. Te filary ziemi też fajna. Trzymajcie się. Pa, pa.